Gościem Polskiego Radia Zachód jest pan Krystian Kamiński, poseł Konfederacji, kłania się Janusz Rzeczkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, czym zajmuje się Konfederacja, kiedy no, rząd rządzi i rząd można krytykować lub chwalić za to, co robi? Nie jesteście Platformą Obywatelską, żeby Szymon Hołownia zerkał łapczywie na parlamentarzystów, albo Lewicą, która jakoś no, może ostatnio ciszej, ale wyprowadza kobiety na ulice polskich miast. To co robi Konfederacja? My proponujemy merytoryczną pracę, proponujemy różne poprawki do obecnych ustaw. Poprawiamy, czy staramy się poprawiać projekty ustaw, które wchodzą do Sejmu. Staramy się debatować nad tym, a w momencie, gdzie nie ma posiedzeń Sejmu, jeździmy w teren, rozmawiamy z wójtami, burmistrzami, prezydentami, próbujemy interweniować w sprawach lokalnych, pisać interwencje, interpelacje w tych sprawach, no i tym się na co dzień zajmujemy. Znaczy, tak jak... Proszę. Bo nie boli pana to, że takiego medialnego zainteresowania Konfederacją nie ma. To przekłada się także na sondaże w dalszym ciągu te 6-7% dla Konfederacji i nie chce w górę. No, że w sondaże nie do końca wierzę, już wiele razy powiedziałem, chociażby przed wyborami parlamentarnymi mieliśmy 3% w województwie lubuskim, skończyło się na 7%, więc sondażami się nie przejmuję. Ale jeśli chodzi o to, że to nie jest aż takie widzialne w mediach, no to się też nie przejmuję, tak? Ja robię swoją pracę tak, jak po prostu uważam, że jest słuszna, czyli taką merytoryczną, dobrą dla Polski, która ma coś przynieść i naszym lokalnym samorządom, i poprawie naszej legislacji. No i jeśli tym się nie będę zajmował, tylko będę permanentnie brylował w mediach, no to miałbym pretensje potem do siebie, że te 4 lata tak naprawdę przesiedziałem w studiach telewizyjnych i rozmawiałem o tym, czy Janda się wypchała w kolejkę, czy nie, zamiast wykonywać naprawdę taką merytoryczną pracę, która może poprawić chociażby, nie wiem, naszą służbę zagraniczną, o której mówiłem ostatnio, gdzie dużą debatę mieliśmy w Komisji Spraw Zagranicznych, która skończyła się o 2 w nocy, gdzie starałem się poprawiać ten projekt ustawy, który był źle napisany, gdzie chociażby ja wychwyciłem, że według tego nowego projektu ustawy nasz ambasador może mieć podwójne obywatelstwo, gdzie to nie istnieje nigdzie na świecie i gdzie po prostu takie drobne rzeczy trzeba naprawiać, no i ktoś tą pracę musi wykonywać. Jeśli my tego nie będziemy robić, to nikt tego inny za nas niestety nie zrobi. Polityka zagraniczna to rzeczywiście konik pana posła, natomiast zejdźmy na sprawy lokalne i lubuskie. Mówi pan o tym, że spotyka się z samorządowcami i o czym na przykład rozmawiacie, z jakimi problemami zgłaszają się do lubuskiego posła? Przede wszystkim to ja do nich wychodzę. Ja umawiam się na spotkania i ja tam jeszcze, żeby pozwać właśnie nasze województwo, żeby odwiedzić poszczególne gminy. Wczoraj byłem w gminie Bytnica, w gminie Skąpe. Niedawno byłem w gminie Wymiarki, Lipinki Łużyckie. Ja po prostu do tych najmniejszych gmin jeszcze i pytam, w czym mogę im pomóc. Jak wygląda chociażby sprawa edukacji u nich, sprawa budżetu, czy są jakieś takie problemy, gdzie mogę zainterweniować, gdzie mogę napisać interpelację, gdzie możemy współpracować, żeby też tak było, że ci włodarze mają dostęp do posłów, tak? Że przecież mogą coś załatwić. Panie pośle, jakieś sprawy, która w tej chwili na szczeblu no, parlamentarnym mogłaby być rozpatrywana albo przy wsparciu lubuskiego posła? No to jest przede wszystkim kwestia edukacji. Ja jestem w Komisji Samorządu Terytorialnego, więc zajmujemy się często tematem edukacji i tego, ile gminy muszą dokładać do edukacji. Jeszcze paręnaście lat temu subwencja oświatowa pokrywała około 80-85% zapotrzebowania gmin. Obecnie jest to poniżej 50%. W związku z tym gminy prawie drugie tyle, ile dostają subwencji, muszą dokładać, żeby ta edukacja w ich gminie funkcjonowała. To znaczy, że tych pieniędzy nie ma już dzisiaj na inwestycje i na to, żeby inne działki życia społecznego rozwijać. No i o tym chociażby debatujemy. Tutaj różne poprawki ze strony samorządów są mi przedstawiane. No ja staram się je zawsze wtedy na tej Komisji Samorządu Terytorialnego przedstawiać. Ale są też sprawy bardziej, znaczy inne, jakby innego zakresu. Chociażby będąc w gminie Łęknica, rozmawiając z burmistrzem, poprosił mnie o interpelację w sprawie handlu przygranicznego, no, który obecnie praktycznie nie funkcjonuje. I tutaj też
wychodząc naprzeciw, napisałem tą interpelację, czekamy na odpowiedź i tutaj pan burmistrz po prostu no, chciałby jakąś tą sprawę popchać naprzód, bo no, jego gmina jest jedną, która bardziej cierpi pod tym względem. Także są różne tematy, które można poruszyć, ale trzeba do tych gmin pojechać, trzeba z tymi włodarzami porozmawiać. No i tak jak wczoraj rozmawiałem, to do większości gmin po prostu politycy nie dojeżdżają albo dojeżdżają tylko w kampanii. No jak dojeżdżają tylko w kampanii, no to ciężko w tym momencie jakiekolwiek sprawy rozwiązać, dlatego ja jeszcze teraz poza kampanią i staram się tą nić na, porozumienia nawiązać i staram się właśnie interweniować w ich sprawach. Panie pośle, powiedział pan o Łęknicy, o problemie związanym z handlem, z COVID-em. Jak wiemy, w tej chwili to wiele gałęzi gospodarki boryka się z dużymi problemami. Pan na Twitterze napisał o tym, że opuścił posterunek policji w Zielonej Górze, gdzie zeznawał jako świadek w sprawie otwarcia restauracji w Nowym Tomyślu. Czy parlamentarzysta powinien angażować się w sytuacjach, które są, no, powiedzmy sobie, jednoznacznie przez epidemiologów określone jako czynniki ryzyka? Mówię tutaj o otwieraniu restauracji wbrew zakazom, które przecież są jasne. Wszędzie tam, gdzie obywatele potrzebują pomocy parlamentarzystów w walce z tym, z niesprawiedliwością pewną, tam parlamentarzysta musi być. Ta pani, która otworzyła restaurację w Nowym Tomyślu, już była zdesperowana. Ona nie dostała żadnej pomocy, z żadnej tarczy. Obecnie powiedziała mi, że nie ma już na 3 miesiące, nie płaci za śmieci, za prąd. Ostatnie pieniądze teraz zainwestowała, żeby jej lokal funkcjonowała i powiedziała, albo otwiera, albo bankrutuje i nie wiesz, czego będzie żyła. I ja ją pytałem, czy jest przekonana o tym, że chce otworzyć. W momencie, gdzie powiedziała tak, po prostu uznałem, że muszę tam być na miejscu i pomóc, stać przy jej boku w momencie, gdzie przyjedzie policja, gdzie przyjedzie sanepid, tak żeby się nie załamała i nie poczuła po prostu tej opresji państwowej na sobie. Także uważałem, że tam muszę być i wspomagać po prostu te osoby. Te osoby naprawdę mają ciężki okres i wszyscy właściciele restauracji czy chociażby siłowni powiedzą o tym, że no, oni z tych tarcz naprawdę tych pieniędzy nie dostają. Te tarcze są źle zrobione, my o tym mówiliśmy. Chociażby kwestia PKD i ustanowienia PKD, no tu dla większości zamyka dostęp do tych tarcz. I jeśli my tych ludzi nie będziemy wspomagać, to oni będą się czuli opuszczeni przez państwo, opuszczeni przez wszystkich polityków i jeszcze bardziej się odwrócą od tej naszej wspólnoty. Dlatego my musimy tam być i tylko my jako Konfederacja, jako jedyni jeździmy, bo nikt inny nie ma odwagi tam pojechać. Informacje o wzroście zakażeń, o teraz trzeciej fali i o tym, jakie to jest zagrożenie dla Polek i Polaków. Więc no, pojawia się pytanie, gdzie jest tak naprawdę interes narodowy? No interes narodowy byłoby w tym, żeby pozwolić im w pewnym reżimie sanitarnym jednak mimo wszystko otworzyć te restauracje, czyli odstęp, maseczki, płyny dezynfekacyjne. Pozwólmy po prostu tym ludziom jakkolwiek funkcjonować, bo nie może tak być, że państwo zakazuje ludziom pracować, zakazuje im działalności, a nie daje im żadnych pieniędzy, bo to jest skazywanie ludzi po prostu na głodowanie. I tego nie możemy, i do takiej sytuacji nie możemy dopuścić. W związku z tym można to w reżimie pewnym sanitarnym prowadzić. Zresztą widzimy chociażby po marketach, tak, że tam pozwalamy ludziom wchodzić, tam de facto odstępy rzadko są zachowywane, w związku z tym no, pozwalamy tutaj na pewną działalność. A restauracje działałyby w reżimie moim zdaniem zdecydowanie mniejsze zagrożenie tam by było na jakiekolwiek zarażenie się niż jest obecnie w innych miejscach. A jeśli ludzie normalnie by mogli funkcjonować, pracować, no to by naprawdę wiele problemów dla nich rozwiązało. Chociażby kwestia finansowa właśnie, gdzie z dostaw obecnie mają 20% tylko tego, co normalnie by zarabiali. Strona internetowa bardzo popularna, gdzie część z nas jedzenie zamawia, pobiera obecnie 18% od zamówienia. W związku z tym ci ludzie naprawdę nie mają z czego żyć. I to nie jest tak, że oni chcą łamać jakiekolwiek przepisy. Oni są po prostu w desperacji i my musimy stać przy tych ludziach i im pomagać, bo jeśli pozwolimy na to, że oni w tej desperacji zrobią coś jeszcze gorszego, tak, czyli naprawdę no, mogą różne złe rzeczy robić. Słyszeliśmy niestety o tych rzeczach, chociażby w przypadku hotelarza, który popełnił samobójstwo, no to będzie to poniekąd nasza wina, że my nie stajemy przy tych ludziach. Panie pośle, czy sezon żużlowy jest zagrożony? Bo jest pan kibicem Speedwaya przecież, to powszechnie wiadomo. Jak pan ocenia, bo tu kibice lubuscy również się zastanawiają. Myślę, że sezon żużlowy nie jest zagrożony jako tako i będziemy jeździć, ale czy my będziemy na stadionach, to jest pytanie. No ja mam nadzieję, że będziemy chociażby w jakimś rygorze i jakieś tam 25-50% jednak te stadiony otworzą. Przypominamy, że to jest świeże powietrze, gdzie można te odstępy zachować, gdzie ludzie mogą siedzieć w maskach, ale mogliby wyjść normalnie
poczuć metanol. Wiem, że to jest spalony olej silnikowy, ale zawsze w naszej świadomości to jest, że to jest spalony metanol. I no, poczuć tą atmosferę też, tak? Nadać znowu nasze życie pewnej dozy normalności. No i mam nadzieję, że to też nastąpi. Jeśli nie już na początek w kwietniu, no to już maj, czerwiec, no najpóźniej lipiec, że naprawdę wrócimy na te stadiony i znowu trochę życie wróci do tego wszystkiego, bo nawet jeśli się ogląda transmisję czy słucha, no to słychać, że nie ma tych kibiców, tak? Nie ma tej atmosfery. Trochę tak, jakbyśmy sparingi oglądali. W związku z tym, no mam nadzieję, że wrócimy już w jakimś czasie na stadiony. No mamy taką nadzieję wszyscy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Krystian Kamiński, poseł Konfederacji, był gościem Polskiego Radia Zachód. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.